Wioleta Miśkiewicz ostatnio wróciła z Mistrzostw Europy Taekwondo z brązowym medalem w walkach indywidualnych. Z tych samych zawodów przywiozła złoto, które wywalczyła drużynowo w testach siły. Medale legniczanka przywiozła także z Mistrzostw Polski. Na co dzień pani Wioleta pracuje w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy w Wydziale do Walki z Przestępczością. Na szczęście pod takim fizycznym kątem nie miałam okazji wykorzystać taekwondo, jednakże pewność siebie związana z samym uprawianiem sportu walki na pewno bardzo się przydaje w kontaktach z ludźmi. Pani Wioleta do legnickiego klubu taekwondo należy od 1998 roku. Treningi, które ma 5 razy w tygodniu, musi pogodzić ze swoją pracą. Udaje się, nie ma z tym większego problemu. Tak samo jak udaje się być na każdym turnieju. Koledzy pani Wiolety są dumni z osiągnięć koleżanki i cieszą się, że takie kobiety jak ona pracują w policji. Bardzo się cieszymy, że takie osoby, które posiadają umiejętności pozwalające do samoobrony, umiejętności pozwalające obezwładnić innego człowieka, policjanci posiadają i bardzo fajnie, że na tak wysokim poziomie. Osiągnięcia pani Wiolety zostały docenione także przez komendanta głównego policji. Z jego rąk legnicka policjantka otrzymała specjalne wyróżnienie przyznawane wybitnym policyjnym sportowcom.